Wesele autorstwa Stanisława Wyspiańskiego, wielkiego wizjonera, człowieka, który widział teatr zupełnie inaczej niż jego ówcześni mu artyści, który widział teatr jako syntezę sztuk. Zawsze uważałam, że wielkim bólem współczesnych lekcji języka polskiego jest niemożność zobaczenia Wesela w teatrze. No nie zawsze grają właśnie w tym samym czasie. I tu, proszę Państwa, dlatego, że Wyspiański postarał się, aby jego niesamowita sztuka była nie tylko słowem, żeby to była też muzyka, kolory, gra światła, żeby wszystko współgrało. Sam Wyspiański, proszę Państwa, był w życiu między innymi dyrektorem artystycznym Teatru Krakowskiego. Dlatego też potrafił zadbać o każdy szczegół w scenariuszu, ale także, proszę Państwa, no w tej scenografii. To wszystko miało znaczenie i w Weselu faktycznie każdy, nawet najdrobniejszy element ma znaczenie. Nie bez powodu, proszę Państwa, czytając Wesele, jesteście przez nauczycieli bardzo często proszeni o to, abyście zwrócili szczególną uwagę na przedmioty znajdujące się w izbie, do której wchodzą weselnicy, bo one są nie bez znaczenia. Zresztą Wesele jest dramatem niezwykłym z tego powodu, że takim wydarzeniem, które skłoniło Wyspiańskiego do napisania dramatu, było autentyczne zdarzenie, czyli ślub i wesele jego przyjaciela jeszcze z okresu szkolnego, Lucjana Rydla, krakowskiego poety, znanego gaduły, z chłopką 16-letnią Jadwigą Mikołajczykówną. W rodzinie Mikołajczyków to nie było nic niezwykłego. Dekadę wcześniej starszą siostrę Annę poślubił artysta, malarz, brat poety Włodzimierz Tettmajer i od 10 lat na tej wsi gospodarzył, a jednocześnie, moi drodzy, dalej oddawał się swojemu zajęciu, czyli malarstwu. No i można powiedzieć, że on tak całkiem udanie łączył tę swoją pasję, tę swoją sztukę z takim życiem wiejskiego gospodarza. To też jest istotne, proszę Państwa, kiedy będziemy zadawać pytanie o to, dlaczego taka ważna misja w Weselu powierzona jest tej postaci. Wyspiański w tym Weselu uczestniczył, aczkolwiek zachowywał się bardzo powściągliwie. Być może na jego powściągliwość miała wpływ już wtedy zaostrzająca się choroba. Natomiast zauważył on bardzo ciekawą sytuację, takie zjawisko, które no wręcz aż prosiło się, żeby o nim wspomnieć. Jak wiemy, Wesele jest napisane na bazie wydarzenia, które było też pokłosiem młodopolskiej fascynacji wsią, tak zwanej chłopomanii bądź też ludomanii. Często więc krakowscy artyści nie tylko poślubiali chłopki ze względów także ekonomicznych. No tutaj wiadomo było, że życie na wsi będzie się wiązało z jakimś utrzymaniem, ale także właśnie z powodu tej fascynacji folklorem. No i tutaj, proszę Państwa, ścierają się dwa światy, tych mieszkańców wsi i tej krakowskiej inteligencji. Zobaczcie, światy inteligencji, która żyje w marazmie, pogrąża się w tej dekadencji końca wieku, i świat chłopów, którzy są bardzo żywotni, skorzy do działania, mogliby uczestniczyć w powstaniu niepodległościowym, niemniej jednak potrzebują przywódcy. I tutaj w Weselu Wyspiański rozprawia się z bardzo wieloma mitami na temat naszego społeczeństwa, między innymi z mitem inteligenta jako przywódcy narodu, a także z innymi mitami, o których z pewnością wspominaliście na lekcji, ale z tego wydarzenia skądinąd autentycznego uczynił Wyspiański dramat symboliczny. I w naszym utworze roi się wręcz od symboli. Symboliczne są wydarzenia, symboliczna jest Bronowicka chata. I symboliczne wreszcie są postaci. Bowiem na wesele zostają zaproszone postaci o takim nadprzyrodzonym charakterze, a pierwszym gościem jest Ho-Ho, taka, powiedziałabym, otulina ze słomy stojąca na polu, mająca chronić krzewy różane. Chochoły zresztą fascynowały Wyspiańskiego, zwróćcie uwagę na jeden z jego obrazów. No i ten chochoł przyprowadza ze sobą inne, takie powiedziałabym, ponadnaturalne istoty.
Ale tu powstaje pytanie, czy poszczególni goście wesela faktycznie widzą duchy i zjawy, czy są jedynie w takim stanie, żeby widzieć wyłącznie projekcję własnej wyobraźni, bo każdy z nich zmaga się ze zjawą, która w pewien sposób ilustruje ich wewnętrzne spychane do podświadomości lęki, obawy, czy też jakieś potrzeby. Jest to więc dramat symboliczny, jest to więc dramat, którego pierwszy akt stanowi komedię obyczajową, bowiem pokazuje, że na weselu bawią się ludzie, którzy o sobie nic nie wiedzą i nawet nie mają ochoty się dowiedzieć czegoś o drugiej stronie. No i jest to oczywiście dramat narodowy, narodowo-wyzwoleńczy, bo w akcie trzecim przecież ma dojść do powstania. Ale Wyspiański, oczywiście symbolicznie, daje nam do zrozumienia, dlaczego do takiej walki dojść nie może. Pamiętacie zapewne, że gospodarza odwiedza Wernychora. To jest jedyna niby zjawa, która jest widziana przez więcej niż jednego człowieka. I daje mu taki rozkaz, że to gospodarz ma wezwać wszystkich tu z okolicy do powstania i zadąć w złoty róg, żeby przywołać właśnie Wernychorę jeszcze w towarzystwie, prawda, innym, żeby to powstanie wywołać, ono by się wtedy powiodło, z taką pomocą na pewno. Ale gospodarz, jak wiecie, zasypia, oddaje to zadanie Jaśkowi, dosyć młodemu, prawda, drużbie, a Jasiek, rozpuszczając tę informację, rozpuszczając wici w okolicy, gubi, jak wiecie, złoty róg, schylając się po czapkę z piór. I to są takie dwa symboliczne przedmioty, które w moim rozumieniu są do dzisiaj bardzo, bardzo ważne, które do dzisiaj mogłyby być symboliczne. Po pierwsze dlatego, że czapka z piór jest symbolem tutaj spraw osobistych, prywatnych, tego, co jest ważne dla jednostki. Natomiast złoty róg jest to symbol wolności, walki o niepodległość, a w moim odczuciu tak znacznie bardziej ogólnie to jest symbol tego, co jest narodowe, co jest ważne dla wszystkich, dla wszystkich członków danego narodu. I tu, moi drodzy Państwo, wyraźnie nam sugeruje autor, że no, Jasiek woli to, co jest dla niego osobiście ważne, a nie to, co ma istotne znaczenie dla całego narodu. Gubiąc ten złoty róg, naraża się nie tylko na późniejsze drwiny Chochoła, ale także na to, że po prostu do tego powstania dojść nie może, nie można go rozpocząć, a Chochoł, jeszcze drwiąc sobie z weselników, na koniec wygrywa na patykach melodię do takiego somnambulicznego tańca, w rytm którego poruszają się pozostali weselnicy. To jest też symboliczne, bowiem sugeruje, że nasz naród jeszcze jest zbyt bardzo pogrążony w takim śnie, że jeszcze jest niegotowy do zmian. Ale tak jak wspominałam, wesele to synteza sztuk, obecność nie tylko tej sztuki słowa, ale także obrazu, światła, dźwięku. I jeżeli będziecie kiedykolwiek mieli okazję pójść na przedstawienie w teatrze, to gorąco polecam. Wtedy odbiór tego dzieła jest zupełnie inny. Czy Wyspiański jest dzisiaj nieaktualny? Nie zgadzam się. U progu XX wieku faktycznie być może zmorą taką naszą narodową był ten brak porozumienia pomiędzy mieszkańcami wsi, chłopami, których było znacznie więcej, a przedstawicielami na przykład inteligencji. Brak ten porozumienia owocował tym, że nie potrafiliśmy się dogadać i wspólnie walczyć o wolność. Ale czy dzisiaj, proszę Państwa, nasz naród także nie jest podzielony? Czy dzisiaj nie brakuje takich ludzi, którzy na dobrą sprawę udają, że się rozumiemy, że jest wszystko super, ale tak naprawdę jednak jeszcze daleko, daleko przed nami ten przełom?